Siemaneczko, z tej strony Matiko 9, a w dzisiejszym odcinku, już drugim z Ark Survival Evolve, spróbujemy sobie pójść na wyprawę i zdobyć jakiegoś fajnego dinozaura. Ale tak, jak wiecie, już mamy domek. Ogólnie nie dowiedziałem się dalej, o co chodzi z tym levelem, bo na zapas sobie nagrywam, ale mamy już 6 metal ingnotów i dzisiaj sobie właśnie stworzymy tam potrzebne rzeczy do tego. Się potrzebną jedną rzecz, która jest potrzebna, czyli do stworzenia tej siekierki jest to. Gdzie sobie to tworzymy. A do stworzenia kilofa, nie wiem co tam było potrzebne, zaraz sobie zobaczymy. Do stworzenia kilofa były potrzebne skóra i wood 1. Czy ja mam wystarczająco skóry? Nie mam wystarczająco skóry. Będziemy musieli sobie tutaj gdzieś iść. Ale jeszcze przed tym, to pierwsze co zrobię, to pozbieram jakieś tutaj surowce, żeby je mieć już. Fibery jakieś. Dobrze. Jednego dilo bym sobie wziął. No, możesz być ty 60 poziom nawet. Możesz być w sumie. Chodź tutaj, dino. Tak, jeden sobie idzie ze mną. Chodź, dino. Jednego, on jest dosyć wolny, ale wziąłem sobie go, bo on mi kogoś tam zabije sobie. Fajnie będzie. Ogólnie metalu jako tako nie potrzebuję, do pteranodona przynajmniej. Ale potrzebuję go do innych. Tam jest dużo bardzo tego, ale boję się tutaj przepływać, bo tutaj są ten... Jedzenia mi brakuje. Tutaj przepływać, jak mówiłem już, się boję. Tutaj przepływać. Właśnie, bo w trybie natychmiastowym zostają wysłane do mnie jakieś pociski. Nie wiem, co to jest w ogóle. Oczywiście to są piranie. Ale tak, ulepszymy sobie heala. Mamy 33 poziom. I tu mamy jakieś Terror Beard Saddle. Więc fajnie. To sobie podblokowujemy. Bo ja lubię te maski i w ogóle wszystko tutaj lubię. Aha, już nie mogę. Rozumiem, rozumiem. Ale tutaj już powinny być te maski. Organizm Polymer. No już tego nie mam. No teraz. Boa nie potrzebuję. Spira też nie. To bym potrzebował. I bym potrzebował jedno to. W sumie to wszystko, czego potrzebuję na ten moment. Dobra, dino, chodź, wróćmy. Potrzebuję tej skóry, ale nie aż na tyle, żeby poświęcić moje życie. Bo jednak mam nadzieję, że wam się spodoba ta seria, bo serio uwielbiam tą grę. Tak się w nią mega ściągnąłem, że to jest hit jakiś. Nagrywam sobie na zapas, jak wiecie, jak już mówiłem. Nagrywam sobie po prostu na zapas, żeby już mieć kilka odcinków. Będziemy sobie robić taki właśnie zapas, żebyście mieli często odcinki. Ale tak. Whistle follow one. A ty... I tutaj... Wbiłeś poziom. Fajnie, fajnie. Zostań tutaj na razie. Tutaj mi się mięso przepala. No i powinno się przepalać. Tak, przepaliło się. Niech sobie tutaj siedzi to mięso. A ja sobie tutaj w tym miejscu. Mam nadzieję, że tak mogę, dobra. Daję sobie coś takiego, ponieważ tutaj będziemy mieć nasz piękny Smithy. I Pumix. I tutaj dajemy sobie. Jeden metal ingot, który nam został. Weapons Primitive? Nie. Mele, to jest aż 8, ale tutaj potrzebujemy tylko Wooda, którego nie mamy, i Hyda, którego też nie mamy. Ale myślę, że sobie go zbieramy dosyć szybko. Wooda już uzbierałem. Idę właśnie sobie uzbierać tą skórę. Tu były jeszcze jakieś dodo.
Nie biorę żadnych dinozaurów, bo to nie o co chodzi, żeby brać dinozaury teraz. Wiecie co, powiem, że nie wiem co to robi. Ale po prostu to zabiję. Rozwaliła mi się siekiera. Rozwaliła mi się ta. Dobra. Zabiłem go. To dobrze, bo on ma dużo skóry. Dużo, dużo, bardzo dużo skóry. A mi ta skóra jest mega potrzebna. I właśnie uzbierałem około z jednego zwierzęcia 73 skóry. 4 poziomy. Mamy już 38, czyli mamy Pteranodon Saddle chyba powinniśmy mieć. Widzowie. Mamy tutaj jakieś inne tam siodła. Ankylozaura możemy mieć już. I mamy Pteranodona, tylko potrzebujemy tej keratyny. 75 keratyny. Będzie ciężkie do uzbierania. Ale zaraz pójdziemy na jakieś ważki czy coś i sobie tamtą chitynę i keratynę uzbieramy. W ogóle metal bym sobie pozbierał, żeby tą sikierę zrobić. Znaczy sikierę. Sikierę już zrobię, ale żeby zrobić sobie ten... Znaczy sikierę. Kilof zrobię, ale sikierę, sikierę już nie. I w ogóle tą skrzyneczkę muszę sobie postawić. Dobrze, tutaj sobie dajemy tak. Transfer, 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 transfer. Stone sobie zostawię. Metal sobie dam. Narkobery sobie tutaj też zostawię. W sumie to tyle. I teraz potrzebuję zrobić ten... Wiecie, co potrzebuję zrobić. Wy już wiecie. Ale dalej, patrzcie, dalej nie mogę zrobić tego. Raptor Saddle, co potrzebuję? A tam, no dobra, tam jest skóra tylko, więc to jest... jest do zrobienia. Mogę Fomie Saddle, ale nie mogę Parazaur Saddle. Jeszcze mi brakuje trochę hajda. I Fibera mi brakuje. Ale ja nie chcę tutaj jakichś żadnych Fiberów ani niczego. Tylko chcę sobie zrobić... Wood. I hide. Weapons, mel, to chcę sobie zrobić, żeby już to mieć. Mamy piękny metalowy kilo, widzowie. Piękny metalowy kilo. Dobrze, ja tutaj zostawiam moje parazaury i inne tutaj stworzenia moje, kochane. Mi się wbił poziom? Jeszcze troszeczkę. Patrzcie, ale teraz możemy szybciej kopać kamienia. Szybciej kopać metal i wszystko ogólnie. Fajnie. A tutaj sobie dam troszeczkę mel damage. 39 poziom. Shotguna mogę sobie. Metal shield. Accept shotgun. Accept simple shotgun. Ammo. Accept. Mogę sobie nawet robić jakieś te tej rzeczy. Z tego co wiem, to raptory są w tamtą stronę. I ogólnie chciałem zrobić na jakiekolwiek jakby ten ubranie? Nie mam. Ale nie mam odkrytej klaty, czekajcie. Bo tutaj jest te... Serio? Nie ma tutaj do odkrycia? Czekajcie, widzę, bo coś tu mi się nie zgadza. Aha, tutaj jest. Widzicie? Zauważyłem. Ale te mi są ważniejsze bardziej niż tamte rzeczy. Ja to już stworzyłem, to no to już zostawię, no ale... Czekajcie, buty... Czapę sobie stworzę jeszcze. Z całej skóry się wykaraskam, no ale one mi dają armora. Armor jest ważny, więc... Ciepło mi jeszcze będzie. Słyszę raptora. Słyszałem raptora, widzowie. Jestem czujny, bo tutaj raptor może wyskoczyć w każdej chwili na mnie. Tutaj umarłem ostatnio.
te zwłoki sobie oskuruję, by mi się już nie respiły. Tam mamy Diplo. Doka. Parazaur tam jest. Tam są same parazaury, więc mnie to, tamte parazaury mnie nie interesują. Mnie interesują raptory. Na razie dostrzec nie umiem. Chociaż wiem, gdzie tutaj jest. To jest Fomia? Czy mi się to wydaje, że to jest Fomia? Fomia! Cześć Fomia, jesteś moja. Ciekawe, co ty jesz. To jesz? Czy to jesz? Czekajcie, co ona zjadła? Je, malinki. Dobra. Dajemy jej full malinek. Mogę sobie stworzyć to? Bole sobie stworzyć? Co nie brakuje do boli, żeby sobie stworzyć bole? Fibera. Dobra, to jest najmniejsza rzecz, która mi może brakować, czyli fiber. Mamy Fomię. Bardzo fajnie, że mamy Fomię. Co prawda, trochę w sensie fajnie, bo będziemy mogli sobie stworzyć nawet siodło do niej. Bo mamy do niej siodło. Więc dlatego ją w sumie rozwaliłem, bo tak bym ją po prostu minął. Ona nam się przyda. Też w minimalnym stopniu. Tutaj są aligatory. I różne takie dziwne rzeczy. Powinny być gdzieś raptory. Widzisz, jaki alligator tutaj se pływa, widzowie. Tego tam nie chcę iść na dół. To jest jeden z powodów właśnie, dlaczego tam nie chcę iść. Teraz ja po prostu wrócimy do bazy z tą Fomią. Mamy Fomię. Cześć Fomio. Tak, equip to saddle. Nie mogę chyba stworzyć do ciebie siodła teraz, Fomio. Bo mogę? Fomia saddle. Nie mogę, potrzebuję więcej tego. Znajdę jakiegoś doda czy coś. I skórę potrzebuję. Kompy. Jak się fajnie Fomio złożyło. Coś się nie stało, Fomia. Nie, ci się nic nie stało. Movement speed. Co jest? To jest mega kobra. Co to jest? Chyba to mnie zabije. Trodony. Ale na szczęście to jest dosyć blisko. Trodony zabiły Fomię. To XD troszeczkę z tej Fomii, że ona została zabita przez trodony. Czy najgorszą kupę. Wiecie, to jest... Nie, to jest zrzut, a ja potrzebuję mojej itemy. No widzowie, no trudno, no. Dobra, ty jesteś tutaj. Już wiem przynajmniej, że to są jakieś dinusie, nie? Jakiś parazaur, to parazaura tam można powalić, nie? Parazaur nie jest ciężki do powalenia. Dodo nawet tu jest. Chodź tu, Dodo. Porobię cię. No wiem, że ty tu nie chcesz być porobiony, ale muszę. Drop all. Oskuruję cię rękoma. Nie obrazisz się chyba, nie?
5 skóry. Dilki, nie idźcie za mną, bo jeszcze umrzecie przez te trodony. A to, że Fomia mi umarła, to jest najmniejszy problem w tym momencie. Mam 41 poziom. Tu, tam gdzieś mi umarłem. Fomia jest najmniejszym problemem, bo ją dopiero zdobyłem i tak naprawdę w ogóle nie była wyekspiona i totalnie nic na niej nie miałem, jakby nawet jakbym ten, tylko itemy muszę zdobyć. To jest jedyna rzecz. Ale te trodony mnie troszeczkę, powiem, zaskoczyły, że one są takie aż silne. No, wiecie, to jest taka niby ten, ale tam one były jakieś te, one były jakieś tam prime chyba, to były trodony prima. W sensie one świeciły się i... Mam nadzieję, że nie będą tam kampić. Nie będę musiał tam podjechać jakimiś... Kuźwa, muszę... Dodo! Dobrze, Dodo, że ty jesteś tutaj. A nie te trodony. Bo mi się trochę zrajdżował. Mam nadzieję... Że ich tu nie ma. Tak? Fomia tu leży. Porazaur. Nie. Jezus! Nie no, widzowie, nie wiem. Nie wiem, no te trodony mnie rozwalają, nie? Ale jak tam, one tak tam będą kampić, to będzie do dupci. Bo ja nie podniosę tych moich itemów. A nie wezmę tam moich dinozaurów, nie ma szans takich nawet. Żeby tam wziął moje dinozaury. To jest po prostu za duże ryzyko, widzowie. Wiecie, bo jakby... ryzyko to jest jedno, ale później stracić te dinozaury i później znowu wszystkie je oswajać i, no to jest... nie, nie, znaczy w sensie też nie chcę mieć jakby nowych dinozaurów, bo one są już wyekspione i ogólnie mi się to nie opłaca, żeby brać te dinozaury, jak one mają zginąć, bo te trodony są wyekspione na 50 poziomach, no to wiecie, one mnie zabijają na 2 hity, to dopiero takiego dilo. To jest spino w ogóle. Ja pierdzielę. Ty, a jakbym podjechał tego spina i bym wziął go i by na te trodony wszystkie? Ten spinozor to by ich zabił chyba na hita, te trodony. No to takie po prostu moje główienka, które rozwalają cię na hita praktycznie. To. Po prostu cię zżerają, no. A, on bije sobie drzewa. Się nieźle bawi ten spinozor. No tylko trzeba jak najszybciej go oswoić, bo jak on się wyekspi na 400 poziom, to wiecie, bo on się ekspi cały czas. Jak on zabija jakieś tam jedzenie, żeby przeżyć, to on się ekspi. Nie pójdę od tej samej strony, pójdę tak od tyłu bardziej. Żeby jak już tam były, żeby mnie nie zaatakowały. Kuźwa mać zaś! Nie wiem, widzowie, nie da się po prostu ich rozwalić. Ja tam muszę jakoś szybko podlecieć, zabrać te itemy i uciec do domu, nie? Serio, ja tak muszę zrobić. Mogę wziąć jednego w sumie dilo tam za sobą. Czy wy co to o tym myślicie, żeby jednego dino wziąć ze sobą? No bo jakby on i tak tam, jak zginie, no to trudno, no ale... Może mi tam coś pomoże. Tego słabszego wezmę. Tego wezmę. W sumie nie będziesz słabszy, bo ty 5 poziomów wbiłeś. Dobra, mil damage wszystko. 57 poziom. To nie jest aż tak słaby. Whistle follow one. Chodź, Dilo. Dilo, chodź. Idziesz, idziesz. Chodź, Dilo, idziemy odzyskać moje itemy, wiesz? Ty sobie ich tam rozwalić, tych tetrodony najwyżej. Albo je zajmiesz czymś, ja sobie wezmę itemy i sobie ucieknę. Bo ten, no bo ten, nie oszukujmy się, jakby... Jak mam wybierać pomiędzy itemami a Dilo, fozaurem, no to wybieram itemy, nie?
Jakby no, delay jest spoko, no bo no są dobre, nie? Znaczy, no nie są tak dobre jak Raptor na przykład. Tylko są muszę tak z 4 Raptory myślę oswoić. Bo Raptory są mega dobre. Jednego Raptora takiego do jazdy, a 3 takie do ataku, nie? Bo Raptor jest mega szybki. Czekam na Dilo, zanim on tu przyjdzie i to one mnie sklepią. Już. Wiecie, ja pójdę tak od tyłu. Gdzie się nie zakop... Mam nadzieję, że się nigdzie nie zablokujesz. Zablokowałeś się, nie? Oczywiście, że tak. Dilo. Chodź tędy. Gdzieś ty tu w las. Tu jestem, halo. Chodź tu. No. Już tu jestem, no. Tak? Dilo, jestem tu. Dobra, followujesz za mną. Fajnie, Dilo, fajnie. Że używasz mózgu. Bardzo fajnie wręcz bym powiedział. Ej, albo jak ja odpędzić od tego? Co to robiła? Goni mnie! Zabij go! Dilo! Dilo, no atak! Dino? Błagam, Dino, nie umieraj. Nie powinieneś się umrzeć. To mi zajmuje. Na mnie zrejdżowała, powinien się na niego zrejdżować. Mam nadzieję, że on ich je bije, a nie, że on se stoi, a one je biją. Czekajcie, przygotuję sobie itemy, bo to sobie muszę wywalić wszystko. Pod zabranie moich itemów. Dilo chyba nie umarł, nie ten. Żyje Dilo. A Trodone? Dilo! Listę attack my target. Powinien je rozwalić. Ale już umieram po raz 400, nie? Nadzieję, że to Trudone nie poskładałem, Dilo. Gino. Zawiadam, ja już chyba szósty raz się respię, nie? To jest tak wkurzające, bo te dinozaury jeszcze stoją na tym, nie? I się nie ruszają w ogóle, żeby iść od tego, czy coś. Tylko one stoją na tym i pilnują tego, ja nie wiem. Ja muszę teraz kupować, kurde, jakiś ekuz... Ty, no jeszcze was, kuźwa, brakuje! Wypindalać mi stąd! Ja zabijam, kuźwa! Jeszcze te mnie będą bić! Nie, ja sobie muszę po prostu jakiegoś byka, po prostu, te raptory. Raptory trzeba pooswajać, widzowie, bo... jakiegoś T-Rexa, nie wiem. Kuźwa, żeby mnie przed Trodonami bronił. Naprawdę trzeba być jakiś głupi, nie? Żeby przez Trodony umierać. Lepszamy movement. 42 poziom wbiłem. Ja już powinienem mieć dawno wszystko, nie? Ja już powinienem mieć Pteranodona.
Jakbyś potem mieć pterka, to nic mi naprawdę nie będzie potrzebne, nawet ten raptor. Później pteranodon jest głównym jakby środkiem transportu, bo on lata, nie? Tylko muszę tą chytynę zdobyć, przez co chcę jakby raptora najpierw sobie tam oswoić. Potem też nawet mogę wywernę robić, jak będę mieć pterka dobrego. Z dobrym wmentem nawet. Bo po prostu wlatuję tam do tej jaskini wywarn, tym. Co? Dilo! Atak ich! Dobra, ja nie wiem, nie, co jest z tymi trodonami. Pewnie wy to macie wycięte, nie? Bo pewnie pół odcinka bym latał za moim ekwipunkiem, nie? Ale tragedia jest jakaś. Mam nadzieję, że to wytnę. No raczej powinienem to wyciąć, chyba że widzę, że to jest tak śmieszne, że to zostawię. No bo to w sumie jest śmieszne. Jak mnie zabijają cały czas jakieś małe gówno. Jak jest w pipu, nie? Ten Dilo to zabija, to dalej tam jest. Chyba to zabija, no nie wiem, czy to zabija. Po prostu może po tym, jak one mnie zabijają, to one uciekają od tego dinozaura tam. Ale potrzebuję takiego dinozaura, którego po prostu tak pyc i tak nie ma ich, nie? Spina by był taki, ale spinozaura w tym obecnym momencie nie oswoję. Go nawet nie powalę, żeby go oswoić. Nawet go widzowie nie powalę, żeby go oswoić. Trzeba uważać. Są trodony. Pójdę bokiem. Do mojego ekwipunku. To jest Dodo. Na spokojnie. To jest moje eku. To są moje eku. Nie moje eko. Nie moje eko. Nie! Trodon! Widzowie, trodon. Ja nie wiem. Co to w ogóle jest? Gdzie jest ten eku? Nie gadajcie, co to znikło. Odejdź ode mnie, ty głupi trodorze. Dobra, mam. Drop. Transfer. Mam! Uciekaj! Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Szybko, 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 szybko. Goni mnie? Chyba nie. Jezus, widzowie, nie rozumiem tego, nie? Naprawdę. Udało się odzyskać eku. Teraz idziemy odzyskać... Dilo? Chodź, Dilo. Dilo, zapierdzielamy. Trodon! Chodź tu, śmieciu! Jesteś sam, co? Dobra! Spokój! Spokój! Goni mnie! Zakupa! Zabito! Dilo, zabito! Dobra, widzowie.
No, Dilo? Czemu tego nie bijesz? Aha! Go nie bije? Nie rozumiem tego. Mojego Dilbusia. W ogóle to ten ma jakiś, nie wiem, jad? Nie wiem, co one mają, widzowie. Naprawdę nie jestem tego w stanie zrozumieć, co tutaj one mają. W sumie powiem wam, że to jest takie śmieszne, że chyba to zostawię w odcinku. Więc będzie... odcinek drugi. Przez cały odcinek próbuję zdobyć mój ekwipunek przed Tordonami, nie? Taki będzie odcinek. Tak będzie się nazywać. Poszły sobie już te Tordony. A nie, to nie jest moje eko. Tam jest moje eko. Ale muszę sobie dropnąć te skiny. Akcept. Zabij tamtego Trodona przecież. Czekaj, nawet mu gwiznę, żeby go zabił. Gwiznę mu widzę, żeby go zabił. Nie gwiznę mu, żeby zabił, bo on nie umie gwizdać. Ten gościu chyba. Chodź tu. No! Dilo! Dilo! Jezus. O, no to fajnie się bawię, widzowie. Oni mają jakąś truciznę, te Trodony w sobie. Bo one po prostu jakoś tak... nie wiem, ci wbijają truciznę. Nie wiem, widzowie, nie wiem. No schodź, schodź ta trucizno, schodź. Obudź się w końcu. Postacio. Żyje. Jej. Udało nam się pokonać te Trodony. Bejr. W ogóle widzowie, naprawdę wam powiem, te Trodony są wkurzające. Dobra. Mamy tutaj kill off. Mamy wszystko. Dilo za nami idzie. O, ale bardzo ładny parazaur. Zobaczymy, ile tutaj ma ten parazaur. Level. 12. Wiecie co, ja go sobie wezmę. Nie wiem po co, ale wezmę sobie go. Aha. W sensie wezmę go sobie pod ten, nie? W sensie chciałem go oswoić, no ale... Dilo zadecydował inaczej. Chodź tutaj, Dilo. I u! No i co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, że łapeczki do góry, tam na dole. No i powiedzcie mi, co z tymi levelami w tych komentarzach napiszcie. No bo... czekam na wasze komentarze. No i widzimy się w następnym odcinku z Ark Survival Evolve. No i dziękuję wam bardzo. Na razie.